W listach do redakcji pytacie: Rafał, jak ci się udaje tak dużo czytać? Odpowiem na to pytanie w filmie. Ale zanim odpowiem wam na to pytanie, pokażę wam coś. Tutaj się namnożyło poezji. Wyciągnąłem część reportaży po to, żeby sobie dodać tutaj, na tą główną półkę, czyli w pokoju, w którym pracuję, więcej poezji, żeby mieć ją pod ręką, bo coraz częściej po nią sięgam. Ale to jest dla mnie bardzo takie znaczące, że właśnie ta poezja i nie tylko poezja wypiera reportaż, bo na przykład na mojej półce znajdziecie masa reportażu i tutaj nagle pojawia się jakaś powieść. Świetlista Republika, mówiłem wam o niej jakiś czas temu. I to jest książka, która opisuje pewne miasto, w którym zaczynają pojawić się tajemnicze dzieci, które to miasto zaczynają w pewien sposób opanowywać, być może nawet terroryzować. Jest jeden taki incydent, który jest jakby najważniejszym epizodem tej książki. To jest książka w ogóle trochę napisana jak reportaż, ale jest to powieść, całkiem zmyślona historia, która w ogóle została wybrana do dziesiątki najlepszych książek 2020 roku przez magazyn książki, więc zainteresujcie się nią. Wiele o tej książce było napisane i ona właśnie tutaj się pojawia między twardymi reportażami i wypiera reportaż. Znowu na przykład tutaj mam reportaże, ale na przykład jedna powieść. Druga powieść, którą właśnie opowiem wam o niej dzisiaj, którą skończyłem czytać, Pod słońcem, Julia Fiodorczuk. No i zobaczcie, mamy non-fiction, nawet komiksy non-fiction, a tutaj jest powieść. I tak się dzieje coraz częściej, no bo zmienia mi się gust czytelniczy i właściwie nie tylko gust, ale też potrzeba czytania czegoś innego, stąd właśnie więcej tych książek niereporterskich. Myślę, że będzie taka tendencja. A jeśli chodzi o to czytanie, bo rzeczywiście kilka osób w ostatnim czasie napisało mi, zadało mi pytania, jak to się dzieje, że udaje mi się tak dużo czytać. I po pierwsze, ja wam powiem, że to jest chyba złudne. Ja tak naprawdę dużo nie czytam ostatnio. Nie czytam dużo, bo pracuję, nie czytając w pewien sposób, bo piszę do pisania albo czytam jakieś rzeczy, które no, nie są książkami, którymi chciałbym się z wami dzielić, bo to nie są jakoś pasjonujące lektury. Siedzę w archiwum albo przeglądam archiwum, albo czytuję je i to jest taka praca, no powiedzmy taka na 8 godzin, taki etat. Więc na czytanie mam mało czasu i to jest raczej wieczór i weekend, więc ja nie uważam, że czytam więcej niż inni, ale rzeczywiście wydaje mi się, że wypracowałem sobie jakiś taki styl, dzięki któremu udaje mi się dosyć regularnie czytać książkę jedną za drugą i to jest naprawdę banalna rzecz. Chodzi po prostu o to, żeby czytać regularnie po trochu, bo wtedy naprawdę to czytanie idzie. Jeżeli jesteście w stanie wygospodarować sobie na przykład pół godziny w ciągu dnia na czytanie, no to wydaje mi się, że to jest wystarczająco. Jeżeli udaje się wam godzinę wygospodarować, no to jest naprawdę, naprawdę wystarczająco. I ja bym nie cisnął więcej. To znaczy, wiecie, no ja często powtarzam o tym w filmie, że mamy obecnie takie parcie na czytanie jak największej ilości książek, ale to nie o to chodzi. I z tego względu, jeżeli, tak przynajmniej ja sądzę, jeżeli udaje wam się w ciągu dnia, ale regularnie wygospodarować, na przykład wieczorem przed snem, pół godziny albo godziny czytania, no to to już jest naprawdę nieźle i nie powinniście chyba narzekać z tego powodu, że mało czytacie. W ogóle to tak jest, jak się obserwuje wielu blogerów i w ogóle wiele osób czytających książki, to wam się wydaje, że
No ja to czytam malutko, ale to jest taki efekt, wiecie, nawarstwienia. Widzicie, że jedna osoba czyta jedną książkę, potem druga czyta drugą, trzecia czyta trzecią i wydaje wam się w końcu, że tych książek jest dużo, dużo, dużo w jednym czasie, ale musicie wziąć poprawkę na to, że to czytają różne osoby i no niestety nie jesteście w stanie przeczytać wszystkiego, co czyta tych 15 osób, nie? Nie wiem, może to jest dla wszystkich oczywiste. Nie wiem, po co ja o tym mówię, ale może nie. Zrobiłem sobie ostatnio porządki w szafie, ale szafę wam nie pokażę. Szukam sobie statywu, żeby zrobić lepsze ujęcie. I takiego dzyndzla do statywu, którego nie umiem znaleźć. Dzyndzel i wichajster to są w ogóle takie słowa, pod które wszystko można podciągnąć. I jeszcze wytegować, albo zategować, odtegować. To wszyscy wiedzą, o co chodzi, a i tak naprawdę jeden czasownik i oznacza więcej niż 1000 słów. Znalazłem ten dzyndzel wichajster, czy jak to się nazywa. I mam też książkę, o której chciałbym wam powiedzieć. To jest ta książka, to jest powieść. Julii Fiedorczuk, Pod słońcem. Jest to książka, o której ktoś mi powiedział, że niewiele w niej się dzieje. I to jest prawda. I jest to też książka, o której ktoś inny powiedział mi, że to jest opowieść o ludziach na tle wielkiej historii. I to też jest prawda. To jest tak naprawdę historia życia Miłki i Miszy, pary, której życie jest w tej książce opowiedziane. I to, co jest bardzo fajne w tej książce, to to, że właśnie ci bohaterowie pokazani są na tle wielkiej historii, ale mimo, że to jest książka no, trochę historyczna, to znaczy taka powieść historyczna, odrobinę, na pewno realistyczna, to fakt, że ta historia jest jednak takim bladym echem, które pojawia się gdzieś tam w codzienności głównych bohaterów, ale ona nie dominuje. Zwykle jest tak, że jeżeli jest jakaś książka historyczna, to te wydarzenia historyczne są w niej najważniejsze i dominują właśnie nad tą fabułą, najbardziej ją determinują, najbardziej skupiają na siebie uwagę. A to, co jest w tej książce właśnie takiego fajnego, nieoczywistego, to właśnie to, że tutaj na pierwszym planie jest codzienność, zwyczajność, proza życia tych zwykłych ludzi, a jeżeli ta historia się jakoś pojawia, ta wielka historia się jakoś objawia, to ona jest właśnie takim echem, gdzieś tam już wybrzmiałym, objawia się w jakichś pojedynczych epizodach, w jakichś pojedynczych spotkaniach albo postaciach, no i nigdy nie pokazuje się właśnie na pierwszym planie, albo prawie nigdy. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że Julia Fiedorczuk zwraca tutaj bardzo dużą uwagę na to, żeby nadać podmiotowość takim elementom opowieści, które rzadko mają tą podmiotowość, na przykład roślinom i zwierzętom. I to jest bardzo ciekawe, to jest taki zalążek, chyba można powiedzieć zalążek, a może już nie zalążek, tylko taka prawdziwa emanacja takiego trendu, czy to można nazwać trendem, no patrzenia po prostu na świat bardziej całościowo, zauważania właśnie, że nie tylko my, ludzie, jesteśmy w centrum historii, ale obok nas dzieją się też różne inne rzeczy, równie ważne, które komplementarne są z losami ludzkimi. I to jest bardzo fajne. Tutaj na przykład w pewnym momencie bohaterką jest sówka, która wysiaduje jajka. I w ogóle cała ta książka jest taką trochę odrobinę stylizowaną na baśń opowieścią. Mimo, że jest to powieść realistyczna i opowiada właśnie o historii, która się wydarzyła. Część rzeczy w ogóle z tej książki nie jest zmyślona, tylko opiera się na jakichś wydarzeniach czy wspomnieniach z przeszłości, związanych między innymi z rodziną autorki, ale też innymi postaciami, które żyły naprawdę. Ale jest to właśnie trochę taka baśniowa opowieść. Język jest troszkę taki stylizowany. Jest tam trochę Szulca, co też mi się bardzo podoba. W ogóle tutaj są sklepy cynamonowe. O, tak przy okazji. No i dobra, bo gadam o tym, jaka ta książka jest, jeżeli chodzi o formę i jakieś punkty widzenia, ale pewnie brakuje wam też tego informacji o tym, o czym jest ta książka. No to jest po prostu, tak jak już powiedziałem, książka o życiu Miszy i Miłki oraz o życiu
osób, które są im bliskie w jakiś sposób, które pojawiają się w ich życiu na przestrzeni wielu, wielu lat. I same te historie tych postaci, które wchodzą na scenę, odgrywają jakąś swoją rolę i schodzą, są też bardzo ciekawe, a niekiedy ciekawsze od losów samej Miłki i Miszy. Powiedziałem, że to jest książka, w której niewiele się dzieje. Rzeczywiście niewiele się dzieje. Ta proza życia jest taka zwykła, zwyczajna, nieefektowna, ale książkę się czyta z dużym zainteresowaniem. Akcja płynie powoli, swoim rytmem, właśnie jest przeplatana różnymi innymi wątkami, ale to wszystko jest bardzo ciekawe i to się z taką spójną całość jakoś spina i polecam Wam tę książkę, naprawdę. Niespieszna lektura, dzięki której przeniesiecie się w świat XX wieku, poznacie, czym był XX wiek, ale nie właśnie dla jakichś takich nieprzeciętnych postaci, ale właśnie przeciętnych. I to jest chyba jeden z najważniejszych atutów tej książki, bo rzadko obserwujemy właśnie w takich nieefektownych bohaterów w swoich książkach, w książkach generalnie. I to jest, wydaje mi się, trochę bliższe rzeczywistości. Bliższe w rzeczywistości w tym sensie, że w tej książce właśnie te proporcje codzienności i jakichś niesamowitych wydarzeń są zbliżone właśnie do tego, jak to wygląda w życiu. W naszym życiu też jest tak, że ta proza życia obfituje, to znaczy jest jej więcej, a wydarzeń takich wow, takich, które nam zapadają mocno w pamięć, no jest niewiele. Ale to właśnie one zapadają w pamięć, a nie ta zwykłość życia. A tutaj ta zwykłość życia jest w pewien sposób celebrowana. To nie jest nudna książka, żeby nie było. I naprawdę sporo sobie z tej książki wziąłem, więc myślę, że część z Was na pewno będzie zainteresowana. Jeżeli chodzi o miejsce akcji, bo może to też kogoś zainteresuje, bo to jest szczególne miejsce, takie miejsce pogranicza, okolice Białegostoku, obszar, na którym mieszkają Polacy, ale też Białorusini, czy tam są jacyś Litwini? Nie pamiętam, ale to jest właśnie taki teren pogranicza, gdzie stykają się różne kultury, stykają się różni ludzie, różne wyznania i to jest też ciekawe, to się odbija w książce. Tutaj jednym z takich wątków, który powraca, który jest jednym z ważniejszych wątków, jest wątek języka Esperanto. Zamenhof, który pochodził z Białegostoku, wymyślił właśnie język Esperanto i główny bohater uczy się, jest jego tłumaczem. On jest tłumaczem? Czy nawet nauczycielem? Nie pamiętam już. Ale generalnie bardzo dobrze zna ten język i koresponduje z pewną również esperantystką z Sarajewa i tamta znajomość też się w książce rozwija bardzo ciekawie. A więc Pod słońcem Julii Fiedorczuk, powieść, która wyszła równo rok temu, tak mniej więcej. I a propos jeszcze tego, co czytać, żeby czytać więcej, to po pierwsze, tak jak już powiedziałem, regularność, nawet drobny czas ukradziony w ciągu dnia, ale regularnie pozwoli Wam przeczytać więcej. Po drugie, to co ja po sobie też obserwuję, o wiele szybciej czytam książki, które rzeczywiście mnie interesują, których akcja wiąże mnie bardzo mocno z książką i nie pozwala się oderwać. Jeżeli jakaś książka zaczyna przynudzać, zaczynam się właśnie nią męczyć, to chyba najlepszym sposobem jest odłożenie tej książki, a nie ciągnięcie na siłę, bo to ciągnięcie na siłę, to czytanie no jest wtedy o wiele mniej efektywne i znowu czytamy dłużej, a czytamy mniej. No a poza tym audiobooki. Audiobooki to też są książki, które można czytać, w cudzysłowie oczywiście, przy okazji, przy robieniu jakichś różnych rzeczy i też zauważycie, że nawet długi, kilkudziesięciogodzinny audiobook minie Wam bardzo szybko, jeżeli będziecie wykonywać jakieś inne, mało angażujące umysł prace, a przy nich będziecie słuchać audiobooka. To jest kolejna rzecz, która naprawdę, naprawdę pomaga zwiększyć efektywność czytania. I kolejna rzecz, to też widzę po sobie, ale to też się pojawiło w badaniach. Okazuje się, że osoby, które czytają na czytniku,
czytają więcej i szybciej, efektywniej. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo rzeczywiście nie za bardzo w to wierzyłem, ale kiedy przesiadłem się, albo kiedy przesiadam się na czytnik, to zauważam, że szybciej mi idzie czytanie. Nie wiem, z czego to wynika, tak naprawdę. Z drugiej strony, to, co jest minusem, zauważyłem, że kiedy czytam na czytniku, to ja gorzej zapamiętuję te książki. Nie wiem, z czym to jest związane. Jeżeli ktoś tak ma, to dajcie znak w komentarzu. Dodajmy sobie otuchy. A tak w ogóle to chciałbym Wam też pokazać książkę razem we współpracy z wydawnictwem Znak, która właśnie się ukazała. To jest książka pod tytułem Zły Żyd Piotra Smolara. I to jest książka dla wszystkich tych, których interesują tematy żydowskie. To jest książka ogólnie rzecz biorąc, oczywiście non-fiction, ogólnie rzecz biorąc o poszukiwaniu swojej tożsamości, a z drugiej strony też o tym, że właściwie w każdym miejscu osoby pochodzenia żydowskiego bardzo często czują się jak nie u siebie, nieważne gdzie są, czy w Polsce, czy we Francji, czy nawet w Izraelu. Bardzo jest to ciekawe. Jest to w książce, w której autor opisuje, oczywiście pisze też o sobie, ale opisuje również losy swojego dziadka i swojego ojca. I w tych losach właśnie odbija się taki cały los, który bardzo często przypisany był Żydom z Polski, którzy urodzili się w Polsce w XX wieku. Jest to historia, są to historie podobne do wielu innych historii, które na pewno już słyszeliście, wiele historii, które na pewno znacie, jeżeli czytacie tą literaturę, to będą wam się te historie klikać ze sobą, to jest bardzo ciekawe. No, ale żeby nie być tak wyłącznie w sferze historii, to jest to też książka o współczesności i o tym, co dzisiaj oznacza bycie Żydem. I co oznacza też ta spuścizna po przodkach. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, to już was informuję, że książka pod tytułem Zły Żyd Piotra Smolara jest już dostępna. Miała premierę 10 marca. No, ostatnio jakoś mniej filmików wrzucam, ale to z tego względu, że po prostu mam dużo roboty. Strasznie dużo ostatnio mam rzeczy, pisanie, a właściwie czytanie rzeczy z archiwum. Strasznie męcząca rzecz, zwłaszcza że skany z archiwum są bardzo często złej jakości. A poza tym, teraz pracując nad drugą książką, mam trochę taką kryminalną, śledczą historię, którą chciałbym sam rozwikłać. Nie, że opisuję kryminalną historię, ale którą sam bym chciał rozwikłać. Czuję się trochę jak detektyw, a niestety te sprawy do rozwiązania, ta jedna sprawa, którą mam do rozwiązania, powiedziałbym detektywistyczną, to jest bardzo skomplikowana, bo właściwie nie ma obecnie świadków, którzy ją pamiętają. Ci, którzy żyli w tamtych czasach, byli dziećmi, więc nie bardzo mogę zapytać o takie szczegóły. To zawsze byłaby relacja z drugiej ręki, najczęściej od rodziców, jakieś informacje, więc trudne to jest. Trudne jest dobrnięcie do prawdy. Ale mam nadzieję, że mniej więcej raz w tygodniu uda mi się wrzucić jakiś filmik. Dzisiaj wrzucam, więc bardzo się cieszę. Jeżeli Wam się podobał ten film, to oczywiście dajcie lajka. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to zasubskrybujcie. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.